Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 58. odcinku z serii Civilization 5 na moim kanale. Nagrywam go bezpośrednio po poprzednim odcinku. Jak widzicie, przygotowania tutaj idą pełną parą do inwazji. Przygotowujemy się już w miarę tutaj... Jesteśmy już w miarę przygotowani właśnie. O to mi chodziło. Przesuniemy teraz dalej właśnie moje armie. Niech tutaj siły desantowe już płyną powoli. Tego niszczyciela troszkę trzeba przesunąć. Myślę, że bicie się na teren Rosji jednocześnie z tylu stron to będzie po prostu tak potężny szok dla ich systemu dowodzenia, że im się cały system dowodzenia rozsypie po prostu, na co bardzo liczę, że będzie to wyglądać mniej więcej tak jak w przypadku Francji w 1941 roku, gdzie Niemcy no wjechali system dowodzenia Francuzów nie wytrzymał takiego blitzkriegu, takiego tempa, jakie Niemcy narzucili. No powiem wam, nie mogę tutaj przeboleć tej utraty tej jednej mojej dywizji artylerii, ale myślę, że bez jednej dywizji damy sobie spokojnie radę. Szczególnie, że ja zaraz tutaj podrzucę jeszcze... A nie, bo ta armia też jest dosyć mocno obita. No to nie, to zdecydowanie tutaj też będziemy musieli się wzmocnić. Tutaj trzeba troszkę przebudować ten system dróg, to zaraz to opanuje. No i tam, gdy już podbijemy sobie Kapsztat, wtedy będzie można coś podziałać w kwestii właśnie uzupełnienia ostatniej z moich armii, które szykują się do wojny. Jak widzicie, pancerniki dostarczam już też na miejsce bitwy. No, one teraz będą mogły wszystkie razem płynąć. Laboratorium medyczne... Tutaj oczywiście bogactwa niech produkują. Władywostok, tak. Co mogę w tym Władywostoku? Zobaczmy, piechota, artyleria. Kurczę, nie widzę nigdzie żadnej takiej piechoty morskiej, wiecie? Bardzo by mi się teraz przydali. Siła 36. No tu mam siłę 50. Dobra, zrobimy tak. Jaki to jest w ogóle tutaj teren? Zwierzyna, droga, tundra. Dobra, to zrobimy tak. To będzie pierwsza... Kurde. Pierwsza dywizja... piechoty morskiej. O, i niech tak jest. Akceptuj. Łatwy teren. Tak. I przeciwko atakom dystansowym. Dobra. No i jedziemy dalej. No i co, było ogłaszać Dzień Króla, teraz przez to głodujecie.
To jak widzicie, troszkę przebudowałem te połączenia kolejowe, ale ja to przebudowałem tylko w celach, że tak powiem, estetycznych. Żadnych innych racjonalnych powodów tutaj nie było ku temu, żebym ja to przebudowywał. Na pewno nie było powodów finansowych, żebym to przebudowywał. Jak mówię, przebudowałem to tylko i wyłącznie w celach estetycznych. Dlaczego? No bo mogę, po prostu, bo jestem tak kosmicznie bogatym państwem, że stać mnie na to, tak? Stać mnie po prostu na możliwość... tutaj przebudowywania sobie dowolnie mojego terytorium. Coś mam takie dziwne przeczucie, że zaraz będę musiał przebudowywać tam... będę musiał tutaj przebudowywać system obrony tej floty. Jakieś pewnie więcej niszczycieli albo coś takiego będę musiał tutaj dostarczyć, bo na tą chwilę... kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o obronę. Tutaj targowisko w Wenecji. Zbrojownia. No, jak widzicie, obrona Kapsztadu już się tutaj zaczyna sypać. No a my przygotowujemy tutaj, jak widzicie, nadal tą wielką ofensywę. Do Hanoweru trzeba będzie też dostarczyć moje lotnictwo, żeby ono wspierało mnie w trakcie tej ofensywy. Na pewno trzeba też będzie sprowadzić jakieś jednostki do ostrzału Pergamonu na sam początek. A nie, a idź pan w pizdu z takim atakiem. Jak widzicie, mam większy wskaźnik produkcji od Katarzyny, ale zauważcie, że ona mimo tego, że ma takie małe państwo, to ten wskaźnik jej produkcji jest bardzo wysoki jak na takie małe państewko. Wniosek z tego taki, że no Katarzyny nie można tutaj traktować jak no takiej łatwej przeciwniczki, którą pokonamy w kilku ruchach. Trzeba jednak zakładać, że to może być długa i krwawa wojna na wyniszczenie. Ja oczywiście taką wojnę wygram, bo mam więcej zasobów, jestem znacznie, znacznie większy, kilka razy większy jestem od niej, więc tutaj no nie będę miał dużych trudności z pokonaniem jej. Co jednakowoż nie zmienia faktu, że moje państwo na pewno odczuje taką wojnę na wyniszczenie. To na pewno nie będzie taka tutaj wojenka, jak ja sobie teraz toczę z państwami miastami. No właśnie, to na pewno nie będzie tutaj taka wojenka, gdzie ja sobie jeżdżę po państwach, miastach jak u siebie i robię sobie z nimi
W sumie co chcę. A oni nie są w stanie tutaj jakkolwiek mi zagrozić. Myślę, że to raczej może być naprawdę, naprawdę ciężkie starcie. Możliwe, że takie starcie spowodowałoby jakiś kryzys w moim państwie. Wtedy na pewno seria nie zakończyłaby się na zniszczeniu tylko tutaj Rosji, ale byłaby kontynuowana dalej. Żeby pokazać wam właśnie, jak rozwiązuje ten kryzys. No bo niestety cywilizacja nie daje nam piątka jakichś tutaj wyzwań w momencie, kiedy dojdziemy do endgame'u. Jak widzicie, w tej chwili gra wybacza niesamowicie dużo błędów, praktycznie wszystkie błędy ona wybacza w tym momencie. Wszystko co zrobimy źle na tym etapie gry już nie ma jakiegoś większego wpływu na nasz kraj. No bo po prostu już jest tak rozległy teren, tak rozległe imperium, że takie państwo nie musi się liczyć z jakimiś tam jednorazowymi błędami, jak na przykład źle wybudowana droga czy coś. We wcześniejszych etapach rozgrywki to oczywiście mógłby być poważny błąd, takie coś, ale nie na obecnym etapie, gdzie ta gospodarka już jest tak potężna, tak rozwinięta, że no nic nie jest w stanie mi tutaj zagrozić, nic nie jest w stanie już na późniejszych etapach gry utrudnić tej rozgrywki. To jest no niestety wada cywilizacji, że gra toczy się do momentu tak de facto pokonania wrogów i mimo, że mamy tam tą teoretyczną możliwość toczenia walki dalej, to my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, bo nie ma już żadnych wyzwań, nie ma już państw, które mogłyby się nam przeciwstawić, nie ma już barbarzyńców, którzy mogliby powodować problemy. No nie wiem, chyba tylko żeby dodano jakieś, no nie wiem, UFO czy coś, które by sobie przyleciało. Cholera, gdzie ja ich posłałem? Chyba tylko jakieś UFO, które by sobie mogło przylecieć i nas tutaj zaatakować z powodów w sumie to mi nieznanych. No dobra, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tu będzie szósta. No i oczywiście zaczynamy tutaj budowę systemu kolejowego, systemu drogowego. Musimy wprowadzić tutaj właśnie no, tą pełną integrację z naszym, z resztą naszego państwa. Tutaj na razie pancerniki niech czekają, one muszą... Inaczej troszkę, o, w ten sposób i ten pancernik niech tutaj podpłynie. Niech one po prostu w grupie płyną. Na tym mi najbardziej w tym momencie zależy. Piąta, szósta... Tak, szósta... Ciekawe, gdzie jest siódma. Aha, siódma i ósma są zniszczone. No dobra, czyli... Tu będzie dziewiąta. No a jednostkami też się wycofamy.
Adrianopolu wybudujemy sobie cyrk, bo dlaczego by nie? Bo podniesie mi on wskaźnik szczęścia, tak jakbym miał niski w tej chwili. Tutaj nie będziemy sprowadzali jakichś specjalnie jednostek z głębi kontynentu, po prostu dobudujemy je w Hanowerze. Chyba możemy się zgodzić, że ewentualnie w jakimś innym rozwiniętym mieście. No a tu na razie musimy przesunąć naszą armadę znowu. Jak widzicie, przenoszenie tych armii troszkę może czasu zająć, na szczęście dzięki tutaj systemowi dróg potem nie będzie to takie trudne. Tutaj oczywiście akwedukt. Mur, bo dlaczego by nie? Tutaj więcej murów, bo one dadzą nam też zadowolenie. No i teraz tutaj musimy dalej naszą flotę przemieszczać na pozycje, że tak powiem, wyjściowe de facto, bo ta flota stąd wyruszy na podbój właśnie Rosji. A dokona tego właśnie przy wsparciu tych pancerników, które tutaj płyną już z zasiłami inwazyjnymi, ponieważ w sumie to stwierdziłem, że to jest głupota, żebym ja ostrzeliwywał tamten Władywostok i trzymał tam tyle jednostek w czasie, gdy one będą mi na przykład potrzebne do zabezpieczenia lądowania w innym regionie, właśnie koło Petersburga. Tamte jednostki zdecydowanie bardziej mi się przydadzą, szczególnie z ich potężną siłą ognia. No, jak widzicie, Rosjanie tutaj mają trochę ubotów przygotowane. Więc przydałoby mi się również mieć tutaj kilka ubotów w pobliżu. Niech one się tutaj kręcą. Myślę, że to będzie dobry pomysł w mojej sytuacji, gdzie ja będę musiał sobie zapewnić panowanie na morzach.
Zawsze mogę użyć atomówki, ale wolałbym ją zachować na naprawdę taką sytuację, gdzie będę zmuszony użyć tej atomówki, bo na przykład przeciwnik nie będzie chciał się za żadne skarby poddać. Wtedy atomówka przyda mi się jak najbardziej. Na pewno bardziej niż do przełamywania tutaj ich linii obrony. Chociaż jak widzicie, Rosja ma tam sporo tych jednostek. Będę musiał się trochę pewnie namęczyć, żeby się przez to wszystko przebić, co oni tutaj mają. Więc no, myślę, że to będzie naprawdę ciężka wojna tutaj z Rosją. I będę musiał naprawdę użyć całej mojej potęgi wojskowej i gospodarczej jednocześnie, żeby ich właśnie tutaj pokonać. Więc no, jak widzicie, do takiej wojny, z takim wrogiem trzeba się naprawdę dobrze przygotować. Więc w tym odcinku będę jeszcze troszkę właśnie się zajmował rozwojem gospodarki, a nie atakowaniem Rosji. Myślę, że jeszcze w następnym odcinku też będziemy uzupełniać siły, rozmieszczać je. Chyba możemy się z... Bo bez tego, no to Rosja powstrzyma tutaj nasz szturm. Dlatego oczywiście bardzo bym nie chciał. Bo potem wojna mogłaby pójść, no, niekoniecznie po mojej myśli. A wojny wszczyna się po to, żeby szły właśnie po myśli tego, kto je wszczyna, tak? A nie żeby dostać łomot od przeciwnika, po którym się tego kompletnie nawet nie spodziewaliśmy. I trzeba zacząć budować drogi. Trzeba to wszystko zintegrować. No tutaj właśnie wielki śmierciobód, jak najbardziej, niech on tutaj podejdzie, proszę. Bo on mi tutaj będzie potrzebny właśnie do przełamywania linii obrony. Użyjemy tych ogromnych maszyn właśnie po to, żeby tutaj przełamać tą defensywę rosyjską na samym początku. To będzie zdecydowanie najważniejsza część operacji i prawdopodobnie najtrudniejsza też. Chyba może... Tutaj wywalamy tą drogę, ona mi się tutaj absolutnie na nic nie przyda. Tu jest czwarta. A tu jest szósta, no niestety piątą straciłem. No cóż, to zamiast piątej weźmiemy sobie wielkiego śmierciobota. Zaczynamy złotą erę, bo dlaczego nie? Tutaj. A właśnie tu. Jeszcze zostało nam 5 minut odcinka, to tak
No akurat, żeby... jeszcze poprzemieszczać jednostki. Zaraz trzeba też będzie dobudować i rozbudować lotnictwo, z którym no u mnie jest tak średnio, szczerze mówiąc, bo jakieś tam te bombowce stealth mam, ale nie mam ich jakoś uber dużo. Trzeba też będzie dużo ubotów na pewno zbudować. Które no, będą miały za zadanie, no wiadomo, tylko jedno zadanie będą miały zatapiać jak najwięcej, wrogich mi jednostek. No i przez to zatapianie będą miały za zadanie ochraniać właśnie moją tutaj ofensywę. Bo jeżeli wystarczająco dużo jednostek skupi się na właśnie walce z moją flotą, no to niewiele tych jednostek zostanie potem do walki z resztą moich sił. Raz, dwa, tu, tutaj. A jeżeli nie skupią się za bardzo na moich siłach, no to dobrze, bo... moje jednostki, dopóki nie wylądują, dopóki są na statkach, to są bardzo słabe, no i wiadomo, wtedy możemy je z łatwością wszystkie stracić. Jak ja tu stoję z ustrojami? Dobrze stoimy. Na czas wojny będziemy mogli poprzyjmować sobie mecenat, w razie czego gdyby ta wojna strasznie długo trwała, dzięki czemu nie będę musiał w trakcie wojny zmieniać tutaj któregoś z kluczowych ustrojów dla mnie. Dobra, wielki śmierciobód. Śmierciobota weźmiemy sobie do naszej armii tutaj. Drugiej, która będzie miała za zadanie przełamać ich obronę na skrzydłach. Atak oskrzydlający jest jednak w każdej grze najlepszy, również w cywilizacji. Niektóre rzeczy, jak widzicie, nigdy się nie zmieniają. No i śmierciobot już sobie stacjonuje. Tutaj już budujemy, jak widzicie, szyny kolejowe, żeby połączyć też Hanoi z resztą mojego państwa. No i pora na ostatni, że tak powiem, poważny ruch w tej turze, czyli
Pora przebazować moje samoloty do Hanoweru. To jest trochę lipa w cywilizacji piątce, że nie da się na przykład zaznaczyć, widzicie, nie da się zaznaczyć, że wszystkie bombowce mają zostać wybrane. Nie ma po prostu takiej opcji. Wielka szkoda, bo jeżeli na przykład miałbym ich tutaj, powiedzmy, setkę, to musiałbym 100 razy to robić. To jest straszna strata czasu. Lepiej było to właśnie w trójce rozwiązane, gdzie mogłem po prostu zaznaczyć opcję, wybierz wszystkie jednostki tego typu i przemieść te jednostki. I mogłem grupowo w wielkich grupach przenosić jednostki. Było to bardzo fajne. Cywilizacja trójka ukaże się na moim kanale po nowym roku, to na pewno. Ale ukaże się. Podobnie jak Desert Rats vs. Africa Corps. Jak tylko znajdę do kupienia, na pewno ukaże się to na moim kanale. Podobnie jak Star Wars Empire at War. W tym momencie jednak zakończymy odcinek. Jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. No, a ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z cywilizacji, gdzie skończymy uzupełniać naszą armię. No i uderzymy w końcu na Rosję. Czyli naszego tutaj ostatniego przeciwnika, który jednak, myślę, będzie największym wyzwaniem dla naszej floty, dla naszego lotnictwa, dla naszej armii. No, to naprawdę tutaj... Tutaj z Rosją, szczególnie w tym rejonie, tutaj koło Moskwy, tu myślę będą ciężkie starcia toczone. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak potoczy się ta epicka bitwa, to zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki. Tak więc dzięki, że oglądaliście i na razie.